Gościem Play Kraków News jest pani Katarzyna Strączy, była tenisistka i komentatorka Eurosportu z Dragon Tennis Team Pro. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Iga Świątek niewątpliwie zdominowała damski tenis. Są nawet takie osoby, które twierdzą, że te mecze z jej udziałem zrobiły się nudne, bo ona właściwie roznosi na korcie te swoje przeciwniczki. No i chciałam zapytać, czy oglądała pani finał i czy się pani nudziła na tym finale w sobotę? Oczywiście oglądałam finał. Jestem patriotką. Uwielbiam, jak Polacy wygrywają w każdej dyscyplinie. Denerwowałam się, ponieważ w drugim secie było 0-2. Pierwszy bardzo szybko poszedł, natomiast było 0-2 i były takie różne ciekawe akcje. Mogło być 0-3, więc to był stres dla mnie, bo tak naprawdę chciałam, żeby wygrała, żeby udowodniła to, że mimo kiedyś wygrała, a wszyscy mówili, a wygrała, bo wszystkich zawodniczek nie było, była pandemia. Teraz chciałam, żeby po prostu udowodniła, że to ona jest królową. No ona zresztą sama to podkreśla, że na ten sukces rzeczywiście już ona ciężko zapracowała i to był bardzo drobiazgowo przygotowany plan i ona ten plan w pełni zrealizowała. Nam się wydaje, że to jest spacerek, kiedy ona wygrywa, ona sama chyba tylko wie, ile za tym stoi ciężkiej pracy. No i myślę, że pani jako zawodowiec też to widzi. Oczywiście, że my widzimy tylko te konsekwencje, nie widzimy tego, co się dzieje za kulisami, nie widzimy, ile poświęca czasu, ile potu, ile nerwów i ile cierpliwości na to, żeby szła do przodu. Niektórzy mówią, ach, tak dużo pieniędzy tenisiści zarabiają, ale co za tym idzie, po 6 godzin ciężkiej pracy dziennie, to nie jest tygodniowo, tylko dziennie. I tak naprawdę no, to jest wypracowane. Na piękne słowa ostatnio użyła, że jedyne, co mogę, że kontrolować i nauczyła się kontrolować przez ostatnie 2 lata, to jest jej ciężka praca i to jest najważniejsze. No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tej ciężkiej pracy. Jak widzieliśmy w szkółkach tenisowych, osób zainteresowanych grą w tenisa, być może zawodową grą w tenisa jest coraz więcej. Coraz więcej jest też rodziców bardzo ambitnych. No i chciałam zapytać, czy jakie tu są proporcje? Jak bardzo to rodzice chcą, żeby ich dzieci odnosiły sukcesy, były zawodowcami, a jak bardzo chcą tego dzieci? I jak wyłowić te perły, które rzeczywiście rokują na przyszłość? Jeżeli chodzi o wyławianie perełek takich, to wydaje mi się, że powinna być jakaś selekcja i żeby ze szkoły czy z przedszkoli przychodziło setki dzieci i wtedy można jakieś testy zrobić. Aczkolwiek jestem ostrożna, jeżeli chodzi o ocenę w tak wczesnym wieku jak 5, 6, 7 lat, później oczywiście w wieku 10-12 to już można stwierdzić, czy to dziecko ma jakieś szanse, czy nie. To co powinien mieć w sobie taki 10-latek, żeby rzeczywiście był sens inwestować w jego profesjonalne przygotowanie, bo jak już wcześniej pani powiedziała, to są niemałe pieniądze. Jeden z najlepszych trenerów brytyjskich powiedział, musi mieć serce, głowę i nogi. Serce oznacza to, że za każdym razem, kiedy z pierwszy kozioł próbuje dojść do piłki. Jeżeli widzimy takie dziecko, że ono za wszelką cenę próbuje po pierwszym koźle odbić piłkę, to znaczy, że ma serce. Więc to jest też bardzo ważne, naprawdę, bo gdy są ciężkie momenty, gdy przegrywamy, czy wygrywamy, czy na przykład prowadzimy, zaczynamy przegrywać, to serce bardzo dużo nam daje, że walczymy do końca. Ta determinacja. Determinacja bardzo ważna. A jeżeli chodzi o rodziców, w większości, no jest to, no nie ukrywajmy, jest to drogi sport, tak? Więc... Ja sprawdzałam wczoraj w szkole Nadala, tej słynnej szkole Nadala, 62 tysiące rocznie kosztuje kształcenie juniora. No właśnie, jest junior, a we wczesnym wieku też nieco mniej. Jeszcze to jest tylko szkolenie, a zastanówmy się nad tym, ile kosztują podróże, bo mówimy o samym szkoleniu, prawda? Więc no jest to drogi sport i dlatego ci rodzice w pewnym momencie, wydaje mi się, tak bardzo chcą i inwestują w te dzieci i tak bardzo chcą. No i to się przeradza w taki dosyć duży konflikt, bo te dzieci mają presję. One niby by chciały, ale zbyt wcześnie rezygnują, ponieważ ci rodzice naciskają, bo chcieliby, nie wiem, czy być na Wimbledonie, czy te pieniądze odzyskać i tu jest naprawdę, trzeba bardzo mądrze kierować karierą młodego, żeby coś osiągnąć. Bez rodziców i ich inwestycji w tej chwili w Polsce nie da się wychować młodego mistrza, bo tak jak widzimy, tata Igi Świątek jest obecny bardzo często na meczach, wypowiada się, w telewizji komentuje, mama też komentuje, że wiele godzin spędziła przy fotelu dentystycznym po to, żeby córki mogły realizować swoje pasje i swoje ambicje.
Także widać, że tu jest zaangażowanie i poświęcenie ze strony obojga rodziców. Zgadza się. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma szczęścia, jakiejś znajomości, żeby albo znajdzie jakiegoś pasjonata tenisa, który w młodym wieku da pieniądze, przypuśćmy, nie wiem, zainwestuje w 10-letnie dziecko, ale kto chce i kto ma pewność, że to 10-letnie dziecko będzie kimś, prawda? Więc faktycznie wszyscy rodzice bardziej inwestują i sponsorują te dzieci we wczesnym wieku. A czy na takim poziomie juniorskim w Polsce są sponsorzy? Bo widzimy, że Iga Świątek no teraz nie narzeka, może przebierać w sponsorach i też te wszystkie zawodniczki, które są chyba w pierwszej setce, czy nawet w pierwszych dwóch setkach, czy nawet trzech, ale... Nie, raczej w setce tylko i wyłącznie, tak. W juniorach, jeżeli chodzi o polskich tenisistów i juniorów, jeżeli jesteś wybitnym, faktycznie masz ranking WTA, jesteś w kadrze A, B czy C, to jakieś dofinansowanie jest z Polskiego Związku Tenisowego. Natomiast indywidualnie sponsorzy raczej nie wchodzą w grę. Ile godzin trenują? Pani mówiła 6 godzin, ale już juniorzy trenują 6 godzin dziennie? No to też jest dobierane indywidualnie, bo jeżeli kończymy 18 lat, to też niektórzy potrzebują więcej trenować, niektórzy mniej, niektórzy więcej ogólnorozwojówki i przygotowania motorycznego, niektórzy więcej na korcie, ale razem wydaje mi się, że w większości razem z rehabilitacją to będzie 6-7 godzin dziennie. Razem z rehabilitacją, a ta ile zajmuje? W zależności od potrzeb, ale wydaje mi się, że u takich profesjonalistów powinna być raz dziennie. Wszyscy widzimy i obserwujemy, jak ważny jest związek Igi Świątek z jej psycholożką. I być może kluczowym elementem w osiągnięciu tego poziomu, jaki ma teraz, ma właśnie ta współpraca i ten trening mentalny, czy młodych ludzi w szkółkach tenisowych już przygotowuje się do tego, że muszą umieć radzić sobie nie i z sukcesami, i z porażkami. Być może sukcesy są trudniejsze niż porażki? Znaczy to jest bardziej w roli trenera. Ja na przykład rozmawiam często z rodzicami, żeby nigdy w życiu nie dawali dzieciom wygrać, ponieważ dziecko uczy się przegrywać tylko i wyłącznie w bezpiecznym gronie, czyli najpierw w rodzinie. Potem dopiero uczy ich w rywalizacji grupowej, a potem ich nastawiam na rywalizację indywidualną i wtedy o wiele łatwiej to znoszą. Natomiast faktycznie trzeba uczyć się przegrywać, ale ten psycholog na początku to bardziej to jest trener, aniżeli psycholog. Czyli nawet grając w warcaby z dziećmi, tak, nie należy nie odpuszczać? W żadnym wypadku. Ojej, no biedne te dzieci, nawet, trudno. Nawet zwykłe planszówki nie możemy im dać wygrać. Nie możemy. Oni muszą na to zasłużyć. Czyli to jest bardzo ciężki trening przygotowujący do przyszłej ciężkiej pracy. A poza tym w życiu też trzeba nauczyć się przegrywać. Czy ten sukces Igi Świątek też przełożył się na większe zainteresowanie tenisem wśród dorosłych, wśród tych osób, które wiadomo, że one już nie będą odnosić sukcesów, one co najwyżej nauczą się odbijać sobie tak o dla przyjemności, rekreacyjnie, ale czy widzi pani, że takie dojrzałe panie po 40 na przykład przychodzą i mówią, chciałabym sobie pograć w tenisa? Zdecydowanie, właśnie u nas w klubie bardzo dużo przychodzi ludzi starszych. Już nawet, no oczywiście mamy tam jakiś napływ dzieci bez przerwy, natomiast faktycznie mamy 30 godzin treningów w tygodniu z osobami starszymi i to zaczynającymi, którzy zupełnie od zera. Zupełnie od zera, którzy się cieszą każdą piłkę, którzy rozmawiają o tenisie i wydaje mi się, że ten sukces właśnie Igi wpłynęły na to, że oni się tym sportem zainteresowali w ogóle, bo ja nie wiem, czy oni przedtem wiedzieli, że coś takiego jak tenis istnieje. O tym, że tenis istnieje, to chyba wiedzieliśmy wszyscy, ale zawsze myśleliśmy, że to jest elitarny sport dla wybrańców. Kiedyś rakiety były bardzo ciężkie, więc to była żadna przyjemność biegać z nimi, bo one ważyły no, solidnie. No, zgadza się. No, na szczęście teraz wszedł tak zwany program Tenis 10 i na całym świecie wprowadzony, gdzie mamy do rakiety i piłki odpowiednie do wzrostu i do wieku. Mamy dużo kolorowego sprzętu, więc te dzieci naprawdę cieszą się, jak przychodzą na treningi. No nie tylko dzieci, też dorośli. Dorośli też. A jakie są największe zalety płynące z uprawiania tenisa? No przede wszystkim rozwija się koordynacja, jeżeli chodzi o dzieci. Ona rozwija się do roku 12, to jest dobra wyjściowa do innych sportów, natomiast u dorosłych, no to wiadomo, ja na przykład nie lubię biegać, nie lubię iść do parku czy na stadion, żeby biegać, więc uwielbiam biegać za piłką, bo się coś dzieje. To jest, no i wydaje mi się, że też, no oczywiście kobiety może chcą spalać kalorie, może chcą się nauczyć, może chcą poznać właśnie nowych ludzi, bo faktycznie u nas w klubie jest bardzo dużo takich nowych ludzi, więc przyjaźnie się nawiązują i to też na tym polega, bo to jest to sport towarzyski.
Bardzo dziękuję za te słowa i za wizytę w naszym studio. Pani Katarzyna Strączy, komentatorka Eurosportu, była tenisistka i też trenerka Dragon Tennis Team Pro była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.